Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Od początku sesji azjatyckiej kurs EUR/USD stabilizuje się w okolicy poziomu 1,3820. W kilkudniowych przedziałach wahań pozostają również notowania par złotowych. Kurs EUR/PLN oscyluje wokół poziomu 4,19, a USD/PLN przy 3,03. Dziś, podobnie jak wczoraj, największą uwagę powinny przykuć dane makro z Eurolandu. O godzinie 10 poznamy indeks IFO za marzec. Jeżeli, podobnie jak wczoraj, indeks PMI dla Niemiec zaskoczy on pozytywnie, dziś powinniśmy zaobserwować kontynuację umocnienia wspólnej waluty. Niemniej jednak uważamy, że w sytuacji wciąż wysokiego prawdopodobieństwa dalszego poluzowania polityki pieniężnej przez ECB, przestrzeń do dalszych wzrostów euro-dolara jest już mocno ograniczona. Dziś poznamy również ostatnie dane makro za marzec z polskiej gospodarki. Będzie to tradycyjnie dynamika sprzedaży detalicznej oraz stopa bezrobocia. Nasza prognoza odnośnie sprzedaży detalicznej zakłada wzrost o 4,8% w ujęciu rocznym. Za taką wartością stoi przede wszystkim wartość wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumentów publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Uważamy, że dane te nie powinny mieć wyraźnego wpływu na notowania par złotowych. Niemniej jednak uważamy, że w kolejnych miesiącach wzrost gospodarczy w polskiej gospodarce napędzać będzie właśnie w głównej mierze spożycie indywidualne. Uważamy, że do końca miesiąca notowania par złotowych powinny pozostać stabilne w okolicach obecnych poziomów. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.